Cześć. Tu? Kulturki, kulturki! Czyli? Ola! Maja! I? Mama! Mama. Już tym razem również nie, a tam bardzo. Chociaż tego bardzo żałuję. No, to widać. Kulturki! Kulturki! Maja, nie Adam Bagdaj, ale również polski autor. Książka trochę nowsza, w zasadzie tak naprawdę z czasów, które dla niektórych mogą się wydawać prehistorią, czyli czasów książek, akcji książek Adama Bagdaja. Przenosimy się do czasów, do przyszłości. Jaka będzie książka dzisiaj, Maju? Śrubek. I? Tajemnice maszynerii. Nie, ja. Autorstwa? Jana. Bliźniaka. Bliźniaka. Autorstwa Jana Bliźniaka. No to opowiedz nam, Maju, kim jest Śrubek? Śrubek to ktoś, kto... On na początku był zwykłym robotem, ale dużo rozrabiał i rodzice jemu dla bezpieczeństwa zamontowali nowe możliwości, na przykład skakanie po dachach. I on się dowiedział, że roboty go gonili, ale jakie roboty? Że jakby takie robokoty i robototy jakieś takie, ale one były podobne jakby takie, jeżeli jak mi się tak przypomina, że one były takie jakby płaskie, takiego kształtu, jak na przykład jest kot, to one były takie grube i one były takie kwadratowe, miały takie dwa kółka. I one tak jeździły za kimś, żeby kogoś jakby spłaszyć. No i on tak uciekał przed nimi, ale one miały takie silniczki, a on o tym nie wiedział, że one umiały latać, umiały przeskakiwać, tak jak on. I on nie umiał później uciekać i to był Śrubek. Ja sobie wyobrażam je trochę jak takie jeżdżące na kółkach, takie do kawy ekspresy. Czyli takie roboty zasadniczo. Śrubek też był robotem, tak? Robotem dzieckiem. Mhm. Jakich mamy jeszcze bohaterów w tej książce? Jego przyjaciół, miedziec, wkrętka i scalonon. Mhm. I o co w tej książce chodzi? Tajemnice maszynerii. Co to jest ta maszyneria? Maszyneria to miasto, gdzie urodził się Śrubek. I wszystkie maszyny na całym świecie. To jest kraj. To nie. Czyli taki kraj, tak? To nie był kraj, to był cały kontynent, wszystkie. To była ta maszyneria, dlatego, że tam już ludzi nie było. Tam mieściła się Azja, Europa, Australia, Ameryka. Czyli co, nie było już ludzi? Nie było, bo oni... Czyli co, same roboty? Wszyscy umarli i jeden... No i nie chcę tego zdradzać, dlatego że to było już pod koniec, ale mówię tylko, że był jeden człowiek na świecie. Okej, czyli nie było w ogóle ludzi, był kraj... No był jeden człowiek dobrze, na dobrze, świecie. Dobrze, dobrze, dobrze. Była ta maszyneria, ta kraina, gdzie żyły te roboty, tak? Powiedzcie mi, no o co chodziło w tej książce? Jaka tajemnica? Taka tajemnica, że właśnie... Oni nie wiedzieli, tam była taki wirus, który wszystkich zarażał. I ludzie, którzy byli zarażeni... I co ten wirus spowodował? To tak jak taki COVID albo grypa? Tak! I różne dziwne zachowania, to były wirusy. Aha, czyli się jakoś dziwnie zachowywały te roboty? Jak się na przykład, co robiły te roboty? Wspinały się na domy, zeskakiwały z domów, robiły jakieś głupie rzeczy, na przykład walnęły się, albo próbowały skoczyć po dachu, a tylko Śrubek i robokoty mogły tak robić. I spadały z domów tak głową w dół. A, czyli robiły jakieś dziwne rzeczy pod wpływem tego wirusa, tak? No. Dobrze. I oni się dowiedzieli, że potrzebni do tego są programiści. Aha, i ale on ciągle, może... Co to jest programist? Ale możemy jeszcze wrócić. Był ten wirus i jak ktoś złapał takiego wirusa, to co się z nim działo? Musiał iść do warsztatu.
Czyli co, do warsztatu, właśnie... tak jak do szpitala, tak? Jak my idziemy do szpitala, jak mamy wirusa? Nie, dokładnie. Dlatego, że właśnie w warsztacie był takie jakby urządzenie, które uleczyłoby kogoś, ale mogłoby kogoś innego zarazić. Nie, one po prostu usypiały. Usypiały i zarażały cały świat. Nie! I okazało się, że wszyscy na świecie mają wirusa, niezależnie od tego, czy ktoś się zbliżał do kogoś, czy nie. A, czyli ten wirus się nie zaraża tak, że jak przez kichanie i przez kaszel. Od urodzenia wszyscy mieli wirusa. Tylko, że on Dlatego, że ten wirus jakby... Ten wirus... Był zaprogramowany. Wszyscy mieli takiego wirusa, bo on był zaprogramowany. I oni potrzebowali programistów, żeby oni im to tylko rozprogramowali. Okej. Ale Śrubek tam miał jakąś misję, pamiętam, w tej książce. Właśnie on uratować miał tatę. Misję. Uratować tatę. Bo co się stało z jego tatą? Bo on był właśnie na tego zachorowany. I on chciał właśnie dla niego ukraść to usypiające i zarażające wszystko. Nie, on chciał on myślał, że jest coś tak... Bo oni tam mówili, że jest takie coś jak antywirus. Mhm. No, ale okazało się, że on wcale nie działa, bo to jest zaprogramowane. A z czym nam się kojarzy antywirus? No i właśnie antywirus i on chciał wziąć tego antywirusa, żeby jego tata się jakby uleczył. I on chciał z tego warsztatu, do tego warsztatu wejść, ale wszyscy mówili, że mógł się by zarazić. I on chciał... Maja, ale on to chciał ukraść. I on chciał ukraść ciągle przez... Chciał uratować swojego tatę, który został zarażony wirusem. W ogóle wirus się panoszy po całej maszynerii, tak? I on też miał tam przyjaciół, mamę i pana Blaszkę. Pan Blaszka? Pan Blaszka to był taki stary pan, który zawsze mu pomagał. Taki stary robot? No. Taki historyczny. A mi się to kojarzy wam się z czymś ten wirus i antywirus? Też chyba rozmawiałyśmy, jak było o... Kiedy? O róży. Coś tam było. O wirusie, pamiętacie? I malina róża. No jak się komuś wirus ściągnął do komputera. No. A właśnie, oni mieli takie małe komputerki w głowach. No bo roboty to co? No roboty... No tak, ale one myślały, że same sobą rządzą. To było jak one same sobą rządzą. To taki trochę właśnie sztuczna inteligencja, Maja. Pamiętasz, jak nam opowiadałaś? No tak, ale oni sami... To nie była sztuczna inteligencja, bo to była bajka i taka książka wyjątkowa, bo tam roboty same mogły sobą rządzić. No ale to nie myślisz, że jest możliwy taki kiedyś w przyszłości, taka sytuacja, że bo nie tak będzie samo, ludzi, bo będą one same roboty. Mogły sobie brać. No właśnie. Na przykład pić olej. Wypiły olej. No, jak Ola myślisz? Jest taka sytuacja możliwa? Ja myślę, że jeśli ludzie dalej będą się zagłębiać w takie robotowe rzeczy, no to roboty kiedyś mogą przejąć świat tak jak w tym. No. I na przykład jedna rodzina zostaje na przykład my. Oj, będziemy dać swoje żyć. Maja, ale ja mówię, że takie coś może się stać tak za 100, ale za 200 lat. Za 200 lat czy za 100 tysięcy lat wybuchnie słońce. Tam mówili, że za 300-500 milionów. Że za 3500 milionów. Ale co, myślicie, że jest możliwe takie, tak? Jak ludzie tak bez kontroli będą produkować roboty, tworzyć taką sztuczną inteligencję, to co, one mogą się kiedyś obrócić przeciwko nam, tak? No. Sztuczna inteligencja nie jest tylko dobra dla nas. Jest też zła dla nas. No tak, bo niektórzy mogą na nią nie zapanować i robot mówi, bije kogoś, robi co chce, wybija szyby, robi jakieś głupie rzeczy. Mamo, a wiesz, ja sobie można stracić kontrolę. Ja sobie chyba... Wyobrażam, jak trochę mogli wyglądać tacy strażnikowie. Przypomniałam sobie, że te roboty mogą wyglądać trochę jak Inspektor Gadget. No, tam była taka w ogóle policja, prawda? W maszynerii. Taka, która ich tam ścigała, wszystko kontrolowała. Nawet kiedy się ścigają?
Nie, i oni mieli tam takiego króla. No. Robotepa. Tak, Sierpkowi się za bardzo tam nie podobało w tym kraju, co? No, bo ten Robotep i oni tam robili taką fajną akcję. Robotep kłamie! Robotep... No właśnie, czyli trochę taki antyrządowo działali. To było takie trochę jak takie coś, na które czasami chodziłaś, takie, jak to się nazywa, takie, że się chodzi po ulicach. Taki protest. Tak, no to oni robili tam takie protesty. Protesty robili. A najpierw to było takie głupie i takie śmieszne. Protestuję! Te roboty, żeby się uchronić, to robiły malutkie morki z cegieł. Myślałam, że tak. Na przykład i tam wywieszały różne plakaty. Protestuję! Tak, protestuję! Plakaty. Tak, i oni tam zrobili taką jedną manifestację wielką. No ja to wygląda na pierwszą. Protestuję! Rewolucjonistkę. Protestuję! Protestuję! No, Śrubek to taki był trochę, nie? Tak, no. Chciał taką rewolucję, chciał trochę zmienić. Nie powiemy, jak się zakończyła ta historia. Natomiast. Myślę, że warto przeczytać też pod kątem takiej przyszłości, zobaczyć, co się może wydarzyć. Ja się nie zrozumiałam, co oni jedzą. Tylko piją i piją. Co oni jedzą? Już nic nie jedzą. On tam powiedział raz do tego pana Blaszki. Proszę pana, dam pan trochę oleju. I no. Oni chyba jedli jakieś blaszki wielkie, takie o. I on tak No, byli jacyś samowystarczalni. Tak. Dziewczyny, powiedzcie, komu polecacie tą książkę? Ja polecam to robotom, sztucznej inteligencji, ludziom i wszystkim innym. A ludziom to najbardziej polecam od 7 do 23 lat. Bardzo zgrabny przedział. Ja jednak sądzę, że to jest takie trochę dla takich starszych dzieci jednak, takie na przykład od 10-12 lat. Ja akurat z Mają to po prostu posłuchałyśmy, bo mama nam dała książkę, to macie słuchać i posłuchałyśmy. I tam dokładnie, bo ja się zasugerowałam, powiem szczerze, wiekiem sugerowanym na tej książce, czyli 8+. Tak sobie pomyślałam, że to będzie taka książka w sam raz dla dziewczyn. Tak w sam raz. Ale to jednak takie było trochę dla natomiast takich... myślę, że jest to książka trudna. Nie jest to książka, którą łatwo zrozumieć. Jest dużo takich nawiązań do rzeczy, które myślę dla takich dzieci 8 lat jeszcze mogą być niezrozumiałe. Ja już mam 7 lat. Jakichś kwestii politycznych, właśnie związanych z technologiami. Na pewno jest to książka, oczywiście, którą takie dzieci w takim wieku mogą przeczytać i mogą zrozumieć i może im się nawet podobać, tak jak dziewczynom. Natomiast na pewno wtedy trzeba więcej takiego wsparcia dorosłego, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. No dobrze, dziewczyny. Chcecie jeszcze coś dodać? Nie wiemy. Raczej nie. Raczej to, że sztuczna inteligencja jest bardzo niebezpieczna, kiedy ktoś się na niej nie zna. To na pewno, to na pewno. I też dlatego myślę, warto sobie tą książkę przeczytać, żeby zobaczyć, co się może stać, jak może wyglądać nasza przyszłość, jak przestaniemy pewne procesy kontrolować. Teraz. Pa! Pa! Żegnamy się z Wami. Pa! 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 Do usłyszenia następnym razem.